Yo, elfy, tutaj Olga, witam Cię w kolejnym odcinku ze Sneaky Sasquatcha. Nareszcie tutaj siedzę i nareszcie mogę czytać Wasze komentarze na bieżąco, więc jeżeli tutaj jesteś, możesz oczywiście strzelić łapkę w górę, tak! Ty, mój drogi elfie, właśnie o Tobie mówię! Oraz jeżeli jesteś w ogóle pierwszy raz na kanale, to tam na dole przycisk subskrybuj, więc co, bez przedłużania, zaczynamy! Elfy, które oglądały ostatni odcinek, doskonale wiedzą, dlaczego wielka stopa jest taka... fajnie ubrana, widziałam to! Co tu się dzieje? Przepraszam, bo ja tutaj... Okej, kiedy będziemy patrzeć, jak ta pani nie potrafiła wjechać normalnie w drogę, to mogę wam powiedzieć, że właśnie kupiłam ten strój. Ojejku, jesteśmy głodni, może lepiej pójdźmy do jakiejś kawiarenki. Kupiłam ten strój, on był super, hiper, ekstra drogi, ale dzięki temu możemy dostać awans. I tak jak niektórzy wiedzą, jeżeli dobrze śledzą naszą serię... O, proszę bardzo, tutaj sobie siądę, zjem. Dzięki temu strojowi, dzięki temu ubraniu, przepraszam, to nie tutaj, moment, przecież... A, jejku, ja szukam już gdzie, nie to, gdzie trzeba. Dzięki temu ubraniu będziemy mogli dostać kolejny awans, a przez to, że dostaniemy awans, prawdopodobnie dadzą nam przepustkę do gabinetu tego bardzo złego pana, mam nadzieję, bo właśnie o to nam chodziło. Znowu musimy uratować park i znowu musimy się podkradać i znowu musimy oszukać naszego złego pana, on się chyba nazywał pan Pendington, czy coś w tym stylu. Okej, idziemy w takim razie tutaj do naszego przełożonego, nareszcie. Dzień dobry, ja jestem teraz fajną wielką stopą z okularami przeciwsłonecznymi, proszę bardzo. Oczywiście, że chciałabym awans. Wspaniale, będziemy teraz pracować na czwartym piętrze oraz będziemy musieli grać w golfa z panem Pembertonem, on się nazywa Pemberton. Okej, w porządku i możemy zacząć naszą pracę od początku. Jest jedna rzecz, o którą bardzo się martwię. Jak pewnie wiecie, ja nie umiem grać w golfa, więc jeżeli ta praca oczekuje od nas, że my będziemy przegrywać tego golfa, żeby powiedzieć wow, panie Pendingtonie, pan jest taki świetny, pan tak umie grać w golfa, kochamy pana, to będzie super, ale jeżeli on będzie oczekiwał, że mamy wygrywać i pokazywać mu na przykład naszą wyższość, żeby nam zaufał, to będzie tragedia, to będzie ból naprawdę okropny. Jedziemy w takim razie na nasze czwarte piętro, na którym powinno być nasz nowy pokój. Powinien być nasz nowy pokój. Ile misji się pojawiło? No tak, rzeczywiście, oni chcą kawy, nie. Wiecie co, już wam nie będę nosić wam kaw, ani żadnych listów, ani próbować podrzucać wam dziwne ryby do plecaków, nie. Ja jestem teraz państwa przełożonym, także proszę traktować mnie z... właśnie, z szacunkiem, dziękuję bardzo. Tutaj mamy komputer, na którym pokazane jest nasz kalendarz, co mamy zrobić dzisiaj, czyli mamy golfa, golfa oraz podpisać jakieś papiery, w porządku. Jest godzina chyba 14? No bo nie może być 1:44, prawda? Czy jeżeli teraz pójdziemy na golfa, to czy coś się wydarzy? Czy to już jest kompletnie za późno? Zobaczcie, tutaj zegar pokazuje, że jest 13. Chyba ten pan jest na 6 piętrze, na ostatnim z tego co pamiętam. Jeżeli nam powiesz, że spóźniliśmy o 2 godziny, to już jest nie moja wina, nie mogliśmy z tym nic zrobić. Chyba, że może się z nami zlituje. Czy tutaj coś... Czyli jednak nie, tutaj sekretarka nam mówi, że powinniśmy pójść na... To nie jest sekretarka, to jest pan sekretarz, przepraszam. Pan sekretarz nam mówi, że powinniśmy być tutaj o 10, ale tutaj nas nie było, niestety, okej. Czyli w takim razie ta praca rzeczywiście wymaga od nas patrzenia na godzinę. Poczekajcie, jeżeli była 13, to na pewno nie możemy dzisiaj pójść na golfa, ale zapomniałam, o której godzinie mamy podpisywać papiery. Lepiej o tym nie zapomnimy, bo to jest ważne. Nie chcę, żeby nasz awans nam przeszedł koło nosa. Okej, za 40 minut mamy ogarnąć jakieś papiery, więc może poczekajmy tutaj. Zobaczcie, czas leci tak szybko jak w Simsach, więc nie powinniśmy... mieć takiego problemu z poczekaniem. A, zanim będzie 15, mogę wam dać dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że wrzuciłam właśnie zdjęcie na Instagram, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, to może napisać, że jest z odcinka Sneaky Sasquatcha, to może znajdzie się jakiś like. Oraz drugie ogłoszenie jest takie,
że pan do mnie, że wrzuciłam film z VR, więc jeżeli ktoś ten równiczko zobaczy, teraz mu się pojawia zakładka. Przepraszam, jest już 13 i ja chciałabym podpisać jakieś papiery, czy kto... O! Aha, tak, ja tutaj jestem od podpisywania papierów, jestem złotym długopisem. I musimy zdecydować, czy kwot... Okej, okay. Czyli mamy dać komuś awans albo komuś nie dać. Ale ja nie wiem, słuchajcie, ja nie znam tych ludzi, nie wiem, jak oni się sprawują w pracy, więc... I ja się podpisuję. Nikt nie dostanie podwyżki albo oboje dostaną podwyżkę. Jest bardzo zdezorientowany naszą decyzją i nie wie, czy jest to tak, czy nie. Słuchaj, ja też nie wiem, czy to jest tak, czy nie, więc możesz sam zdecydować? Ale na szczęście nasza praca dała nam pieniążki, więc to jest o to, co nam chodziło. Wiecie co, ja teraz chyba pójdę na może niższe piętro, aby troszeczkę zarobić w bonusie. Nie jeźdźca pierwszy, chcę na B1, ponieważ chyba czekają na nas listy, tak jak wam... Pewnie pamiętacie z ostatnich odcinków, cały czas możemy starsze prace wykonywać na bieżąco, żeby mieć na mieszkanie, więc ja chyba się tym zajmę, chyba... Nie. Chciałam być na B1. Żeby mieć na mieszkanie, proszę bardzo. I dopiero pewnie jutro spróbujemy przyjść o godzinie 10, aby pograć w golfa. No bo to w sumie widzieliście, jak już zostaje listę, więc chyba nie jesteście tym aż tak zainteresowani. Zobaczcie, zajęcia na dzisiaj są inne niż wczoraj. Mamy o 10 podpisywanie jakichś papierów oraz do o 14 jakieś spotkanie. Okej, ciekawa jestem, czego to spotkanie dotyczy i tak w ogóle... Jest za chwileczkę 10. Przepraszam, jeżeli macie do mnie przyjść, to macie już mało czasu, normalnie za 25 minut. Powinniście już tutaj być wcześniej, tak jak do lekarza. Ale jak w sumie nikt nie patrzy, to ja sobie opróżnię lodóweczkę. To nic, że to miało być dla każdego. Ja tutaj jestem najważniejszy aktualnie, prawie najważniejszy. No oczywiście szef jest troszeczkę wyżej. I ile jeszcze? Już zaraz będzie 10. Ja czekam. Tutaj z moim... długopisem w dłoni albo w łapie, jak kto woli. Przepraszam, ktoś się bardzo spóźnia. Ja nie wiem, czy już ci to podpiszę. No, wspaniale. Aha. Mhm. Nie ma, nie, bo się spóźniłeś. To było spóźnienie 15 minut. I podpiszmy się naszym pięknym pismem. Hank, proszę bardzo. Wiecie co, trochę też się zastanawiam, czy to ma jakieś znaczenie, czy my mówimy tak albo nie, bo się trochę zaczęłam martwić, bo ten koleś powiedział, że będziemy żałować tej decyzji i tak trochę zaczęłam się stresować, czy my rzeczywiście zrobimy to dobrze, czy to ma jakieś znaczenie. Okej, dopiero o 14 mamy jakieś spotkanie, więc no co, ja będę musiała poczekać znowu. Może uda mi się zrobić coś w międzyczasie, nie wiem, naprawić jakiś komputer, tylko trzeba się tutaj bardzo pilnować, jeżeli chodzi o zegar, bo jak się spóźnimy, no to sorry, awansu raczej nie dostaniemy. Zaraz będzie 14, ja już się wybieram na 5 piętro. Ciekawa jestem, o co chodzi z tym spotkaniem, jak to ma wyglądać. Czy ono jest tutaj? Zobaczcie, jeszcze tylko troszeczkę i czy ktokolwiek przyjdzie, czy o to chodziło? Sasquatch! Ty śpisz, to jest spotkanie! Czy my się zgadzamy z tym? Ale ja przespałam całe spotkanie, nie wiem, czy się zgadzam. Zgadzam się? Okej, wspaniała robota, Sasquatch, brawo, gratulacje, tak bardzo dużo energii musiało ci to zająć, lepiej pójdź teraz do mieszkania i się prześpi, ponieważ pewnie to było aż tak wykańczające, szczególnie, że będziesz musiał robić to, aż dostaniemy awans, no ale wiecie, jednak cel uratowania parku jest chyba ważniejszy niż nasz czas, więc pewnie pod koniec odcinka właśnie pójdziemy do gabinetu tego głównego szefa, albo
Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się zdobyć ten awans. Dzisiaj o 9 i o 10 czeka nas golf oraz później dopiero spotkanie. Okej, zobaczmy w ogóle, na czym ten golf polega. Czy mamy coś tam ciekawego robić? To było na 6 piętrze, jest nasz szef. Do góry, proszę, ponieważ nie chcę się spóźnić i znowu mieć tę sytuację, że nie pozwoli nam jechać. Halo? Mamy czekać do 9, ale to jest dosłownie za 15 sekund. Halo? Halo? Proszę się tutaj mnie nie czepiać. Tak, jestem gotowa. Tak, i mamy limuzynę, która na nas czeka. Okej, pytanie tylko, czy mamy wygrać, czy mamy przegrać. Zobaczmy w ogóle nasze umiejętności, które są znikome, tak jak pewnie wiecie. Nie mam zielonego pojęcia, co robię, ale niech się piłka tam potoczy. Uff, okej, on nam jakieś rady daje. Wiecie co, z tego co on mówi, to jest takie, no ale super, ale ja tutaj to zrobiłem, a wiesz co, a ty się musisz nauczyć dopiero. Czyli jak typowy szef, który ma wielgachne ego. Dobra, ja oszczędzę wam pokazywania moich genialnych, wspaniałych umiejętności grania w golfa w tej grze naprawdę, bo możecie się zawstydzić, jak po prostu będziecie to, na to patrzeć, wcale nie screenżowania. I wrócimy, jak już dostaniemy ten awans, okej? Nareszcie, słuchajcie, dla was to była sekunda, dla mnie to była godzina i ja siedzę godzinę i tak golf, spotkanie, ale nie marudzimy, ponieważ jest coś, co bardzo chcę zobaczyć. Co dostaniemy, kiedy teraz osiągniemy kolejny awans? Czy może jakiś klucz albo sekretne plany? Pójdźmy do naszego pana, dzień dobry. Tak, bardzo wspaniale. Wow, czyli rzeczywiście dostaliśmy nie klucz, ale kartę, dzięki której możemy się dostać do chyba jego gabinetu, prawda? Tego Pat Banktona, czy jak on nam się nazywa? Tak jak myślałam, czyli ta karta będzie potrafi otwierać prawie każde drzwi w naszej firmie. Tak, oczywiście, ja będę świetna, nie będę absolutnie używać tego w złych celach. Kto, ja? Pff, na pewno nie. Ciekawa jestem... dzień dobry. Świetna robota, Sasquatch. Teraz, kiedy masz tę kartę, możemy się zakraść i wziąć te sekretne plany. Ale jest teraz na to za wcześnie. Przyjdź w nocy i spróbujemy się zakraść. Okidoki, czyli najwyraźniej teraz byłoby trochę dziwne, gdybyśmy robili napad na gabinet naszego szefa, wiecie, w takim jasny dzień, więc chyba chodzi o to, żebyśmy poszli spać i Sasquatch powinien się obudzić w nocy. Mam nadzieję, że nie prześpi tego. Możemy jakiś może budzik ogarnąć? Żadnego budzika nie... Zły... A moment, jednak? Wiecie, co już chciałam powiedzieć? Jejku, zły pomysł to był strasznie. Może powinniśmy tak jakby nie i spać, ale czatować. I tak! To był beznadziejny pomysł. Tak jak wam mówiłam, powinniśmy poczekać, aż będzie ciemno, a nie iść spać, no bo jak miał wstać, jak nie miał żadnego budzika? Bez sensu, dobra. Ale możemy wykorzystać ten czas. Ja jestem bardzo ciekawa, o co chodzi właśnie z tym ratuszem miasta. W porządku. Koleś tam prawie nic nie powiedział. Możemy sobie zobaczyć, co jest w windzie. Czy tutaj... Pojedźmy na B1. Ciekawa jestem, co tam się dzieje. Bo z tego, co słyszałam, można dostać prawo jazdy taksówkarza właśnie tutaj. O, dzień dobry. Czy ty masz tam coś do powiedzenia? Tu są jakieś codzienne challenge! Okej, ale super! Zobaczcie, i to są osoby, którym się to udało. I teraz musimy... Znaczy, dzisiejszy challenge jest, że musimy
przestraszyć ludzi, ale... Czy wy to widzicie? Czy ktoś naprawdę przestraszył 7 tysięcy osób dzisiaj? A nie, z jednej strony to jest bardzo gratulacje, ale z drugiej, czy ta osoba tylko siedzi, nie ma co robić i gra w Sneaky Sasquatcha, aby być na pierwszym miejscu w leaderboardzie? Tu jest chyba... Tak, tutaj możemy dostać nasze prawo jazdy taksówkarza i jesteśmy numerkiem 12. Okej, na razie jest numerek pierwszy, więc sobie poczekamy. Nie, już jest drugi. Już jest drugi. Ech, to może ja sobie siądę. Nie mówcie, że ja tak muszę czekać. Tutaj przecież nikogo nie ma. Jakie to numerki liczy? Dlaczego dostałam numerek 12, jak przyszłam tutaj i był pierwszy? Come on, dlaczego to aż tak tyle trwa? Wiecie co, czy on sobie ustawia jakiekolwiek numerki, żeby siedzieć i się patrzeć w sufit? Znaczy, rozumiem, też tak robi, ale come on! Już prawie tylko. Już bardzo bym chciała dostać to prawo jazdy na taksówkarza, ponieważ można zdobyć niezłe pieniądze. Pieniądze? 12? Come on! Okej! Okay. Już myślałam, że tak się zatrzyma na 11. Okej, okay, w porządku. Że co? Że on mi teraz chce powiedzieć, że już zamykają? Jak ja tu czekałam, a nikogo nie było? Haha, tylko żartuję. My lubimy tutaj się śmiać akurat w tym departamencie. Czy wy się zaśmieliście? Bo nie wydaje mi się, że to był zabawny żart. W porządku, tak, musimy ogarniać tutaj papierek, czyli jaką mamy... czekajcie, mamy prawo jazdy, prawda? Mamy samochód, ile mamy lat doświadczenia? 20? I absolutnie nigdy nie byliśmy w więzieniu. I to ja podpisuję Hank Wielka Stopa. Jesteś pewien, że dobrze wypełniłeś ten papier? Tak? To nie moja robota, aby przejrzeć te rzeczy. Okej, czyli on przekaże po prostu ten papier komuś innemu. Ale nie widzę żadnego mojego szefa tutaj, więc dlaczego po prostu tym się nie będziemy zajmować oraz po prostu cię przyjmiemy? Twoja aplikacja, znaczy twoja kandydatura, można tak powiedzieć, albo aplikacja jest jest okej. I dostaliśmy w porządku, czyli teraz dzięki temu papierowi możemy pójść i zdobyć licencję chyba na taksówkarza, czyli prawo jazdy dla taksówkarzy. Więc wiecie co? Na razie się nie robi w ogóle ciemno, więc może się tym właśnie zajmiemy. Musimy podjechać tutaj. No i rozpoczyna się nasz egzamin na bycie taksówkarzem. I musimy wziąć dwóch pasażerów oraz wyrzucić ich tam, gdzie będzie zaznaczone. Aby ich w ogóle wziąć do samochodu, musimy się zatrzymać i oni wejdą. Okej, okay, czyli aby oni wyszli, również się musimy zatrzymać i najbardziej ważna rzecz jest, że on miał swoje, jak się nazywają? Pachołki wypolerowane, więc nie możemy ich dotknąć. Oczywiście to jest pan, który dziwnie kocha swoje pachołki, to wcale absolutnie nie jest jakieś straszne, a muszę się bardzo skupić, bo nie wiem, czy potrzebujemy tej licencji taksówkarza, ale wiecie co, na pewno się no przyda. Wejdziesz. Sorki, tak trochę wyjechałam za linię. Tak, 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 wchodź. Proszę bardzo. O. Po prostu kurs na Ubera i jedziemy. Wolę jechać wolniej niż szybciej, żeby szczególnie dotknąć tych jego pachołków, bo on za bardzo się nimi interesuje. Wiecie co? Ja wydaje mi się, że on może mieć obsesję. O. O, jest kolejny pasażer. W porządeczku, proszę bardzo wchodzić. Tak, 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 ale jest pan wolny. Tak, proszę wchodzić, bierzemy. Teraz musimy tylko dojechać bez żadnych problemów do mety najprawdopodobniej, która jest tam, gdzie zaczęliśmy?
Czy może w jakimś miejscu zaznaczonym? Okej, tutaj jest. Proszę bardzo, wyjść. Okej, słuchajcie, mamy 5 gwiazdek i mamy w takim razie... O, dziękuję bardzo. Dostaliśmy prawo jazdy taksówkarza, więc dzięki temu możemy brać osoby z miasta i podrzucać je tutaj do obozowiska za pieniądze. W porządku, mam nadzieję, że to się jakoś przyda. Tutaj są w sumie wyścigi, którymi też się miałam zająć, ale... Wiem, będziecie mnie strasznie nie lubić za to. Nie ma na razie nocy i też nie chcę czekać, ponieważ ten odcinek już trwa prawie 2 godziny, więc wiecie co? Uratujemy park, ale w kolejnym odcinku wiem, jestem straszna, jestem tragiczna, ale mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że ten pan mnie nie złapie, więc co? Ja się wam żegnam, do kolejnego zobaczenia, kolejny odcinek w piątek. Cześć!